Zrobimy ósmy w takim razie. Dobra, ósmy. To dobra, to ósmy poleci. Let's go. Oglądany w ponad 50 krajach świata. Najlepszy jesteś ty, Jezu, ale mi wzbudzający skrajne słodzisz. Emocje. Mi stanie na streamie. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Wielka kurwa pała. I już w Polsce. Wydawać by się mogło, że nasz program składa się tylko z kilku pytań. Na dodatek każdy z uczestników znowu zgadasz, kurwa. Uczestnik kierło się, że pisało, że Big trzeba cock. Polega siła. Albo chcą spłatniczkę. 9 lat. Jest muzułmanką. Mieszka w Poznaniu. Od pół roku jest szczęśliwą mamą małego Karima. Wierna fanka Elvisa Presleya. Przed programem sprawdziliśmy jej prawdomówność przy użyciu wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała Wierna zgodnie z fanka prawdą, to jest. A kiedy kłamała. Karim Benzema. Powitajmy w studiu X Paulik, dziękuję Leila bardzo. O Jezu, nie może tego użyć w sprawie rozwodowej, ponieważ technologia wariografii są teraz przestarzałe i sąd nie bierze tego na poważnie, okej. Okay. Justyna czy Laila? Laila. Laila. Tak mówią do ciebie przyjaciele, rodzina? Najbliżsi, tak. A jak się powie Justyna? Laila. No też moje imię. Ona się obraża. Ale niektórzy bardziej używają. Jesteś przyzwyczajona do Laila i wolę to imię. Laila. Wolisz imię. Tak. No tak, Laila. Jest takie egzotyczne. No tak, ale chodzi mi bardziej, wiecie, że to było 10 lat temu, nie? Program. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli będziesz mówiła prawdę, wygrasz 5000 zł. W drugim etapie 5 pytań. Wygrana wzrasta, bo 15 tysięcy. Za każdym krokiem o jedno pytanie mniej i wzrastają kwoty do wygrania. 15, 30, 75, 125. Ciechu, dziękuję bardzo za Prema. 250 tysięcy. Ma przyjemną twarz ta baba? Siska Brazil? Co ty gadasz, kurwa? 250? A nie boisz się tego jednego ostatniego pytania? Nie wiem. Zobaczymy. Tak. W studiu wspierają cię dwie osoby, dwie panie. Poznajmy. Jakoś jak w 2005, mordo, bo ja to chyba w ogóle było w 2008 mamą. Roku. Nazywam ten program, się Ewa kurwa. Saje. Czy przesadzam? Dzień dobry, panie Ewo. Witam. Ja jestem najlepszą przyjaciółką od Leili i się nazywam Monika Cieśla. Fajnie, że powiedziałaś, że jesteś najlepszą przyjaciółką. Tak. Wiesz to na 100%. 2K9? Tak. Okej. Okay. Będę cię trzymał za słowo. Przed nami pierwszy etap. 6 pytań. Argonator, dziękuję bardzo, 3 miesiące. Do wygrania 5 tysięcy złotych. Możemy A tego, zaczynać. Że się przyjść nie można wykorzystać? Jesteś właśnie nie wiem, kurwa. Tak. Na imię masz Justyna Laila, wolisz Laila. Twoi rodzice są Polakami, czy...? To znaczy mama jest Polką, a tata był z pochodzenia Afgańczykiem. Urodziłaś się w Polsce? Tak. Mieszkałaś, z tego co wiem, w różnych krajach świata. Cieśla, Jamuraż. Gdzie mieszkałaś? Na Węgrzech. No. Ja ostatnio mieszkałam w Niemczech. Zygmunt troszeczkę tak ją Pytanie podrywa pierwsze. Chyba widzowie troszeczkę, co? Czy to taki prawda, ma sexy mood? Że mimo iż jesteś muzułmanką, nie znasz Koranu? Czy to prawda, że mimo iż jesteś muzułmanką, nie znasz Koranu? No tak, tak. Tak. Ta ja, odpowiedź pierdolę. No i chuj. Cała rodzina ją kurwa rozpierdala. Nie? Prawda. Co to jest Koran? To jest taka Biblia. To znaczy tak, ale ja nie jestem od urodzenia, nie byłam wychowywana w tej religii. Dopiero Matka jak załamana. Zaczęłam, że tak powiem, sama się wgłębiać w tą religię, zaczęłam sama to poznawać i jeszcze do tej pory nie mogę powiedzieć, że znam cały Koran, dlatego taka jest moja odpowiedź. Czyli była to twoja świadoma decyzja. Tak. Też nie wiesz, kto psalmy pisał, czy inne piosenki chrześcijańskie? No dobra, zdarzyło mi się, tak? Co było dla ciebie najważniejsze? Przede wszystkim uważam, że mój charakter jest zbliżony... Czy zbliżony. Mój charakter jest odpowiednikiem tych kultur. Gdzieś się jeszcze wykorzystuje wariograf w jakiejś dziedzinie? Wydaje mi się, że już nie wykorzystują. I tak samo wiara i po prostu czuję się, że moje korzenie w większości są z tamtych stron, dlatego to było... To mnie zmotywowało. Pytanie drugie. Czy przestrzegasz zasad skromności tak, jak nakazuje twoja religia?
Oho. Oho. Nie. Co? Ta odpowiedź to... prawda. Seksaholik, dziękuję bardzo za Subika, za przedłużenie Subika. Bo z jednej strony stwierdziłeś, że dokonałaś świadomie tego wyboru. Okazuje się, że nie do końca. Kurwa, ale przestrzegasz ona, tego, do czego się zobaczy. Ona jako muzułmanka nie powinna mieć tego takiego na głowie. Bo ja się nie znam, kurwa, nie chcę powiedzieć coś, chuj, czego... nie bombiasz z nimi. Ej, nie mów tak! Hijab to się chyba nazywa? Coś takiego? Nie wiem, jak to się nazywa. Nie musi? Nie do końca. O, nie, bo ja się nie znam, kurde, nie wiem. To zależy od niej? Aha, okej, rozumiem. Zobowiązałeś. To jest bardzo sztywna religia i żeby być stuprocentowym muzułmaninem jest bardzo ciężko i, durak, i nie każdy, kto jest nawet urodzonym muzułmaninem, ty, kurwa, durak, jest w stanie przestrzegać wszystkich zasad. To jest tak w każdej religii, to nie tylko w tej. 95% chrześcijan też zachowuje się tak jak niechrześcijanie. Znaczy no, statystyka akurat z dupy, bo nie jesteś w stanie tego sprawdzić, ale no na pewno, oczywiście, że bardzo dużo ludzi się nie zachowuje tak, jak powinno się zachowywać. Przycisk. I tego pytania nie ma, odpowiedzi nie ma, w miejsce tego pytania zadaję inny. O kurwa! Raz w ciągu programu można użyć tego przycisku. Raz i tylko jeden raz. Burka, nie hijab? Okej, okay. Ja nie wiem. Twoja najbliższa przyjaciółka? Nie znam się. Dlatego tak powiedziałem. Ale dla nas to jest bardzo długo, bo wiele razem przeżyłyśmy i czujemy, że to nie są 2 lata, można powiedzieć 20 lat. Pytanie trzecie. Czy ufasz przyjaciółce Monice bardziej niż swojej mamie? Oho! No to zobaczmy. No kurwo głupia. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. To oni biją brawo! Z jednej strony pięknie, że ufasz swojej najbliższej przyjaciółce, ale z drugiej strony mama chyba nie jest za bardzo szczęśliwa z tej odpowiedzi. To dzieci mają zawsze swoje tajemnice. I dlatego... może z tego tytułu taka odpowiedź. Czyli jest pani w stanie to zaakceptować, zrozumieć? Nie, ja toleruję to. Bo dzieci wyłamują się spod Duner! Zakazów. Jak skończymy to oglądasz, to przypomnij mi o tym szocie, dobra? Tory. Powiedz mi, kto pierwszy dowiedział się, że spodziewasz się dziecka? Moja przyjaciółka. No kurka. O, głupia. O kurwa. Pytanie czwarte. Czy naprawdę chcesz, by ojciec twojego dziecka wrócił do ciebie? Tak. Ta odpowiedź to... o kurwa, jakie pytania, nie? Prawda. Michasia, dzięki bardzo za pierwszy poziom. Rozstaliście się? To znaczy, on musiał wyjechać. On też nie jest tutaj z żadnego kraju z Europy. Jest z pochodzenia Kurdem z Iraku. I sytuacja po prostu wyjechać jego rodzinna, a także też wizowe spowodowała, że musiał wyjechać i nie ma go tutaj. Czy nie było konfliktu między wami? To musiał. Się tak sprawiło? Bądźcie kumpel, dzięki za 4 miesiące. Utrzymujecie kontakt? Od czasu do czasu tak. Jak na to po prostu sytuacja pozwala. Wie, że jest ojcem? Tak. Cieszy się z tego powodu? Wyłącz te alerty, bo wybijają w powiem na początku. Pierdalaj! Dobra, mogę donaty wyłączyć. Takie zaskoczenie. Na czas oglądania. Ale tak. Czy sądzisz, że uda wam się kiedyś być razem? Już włączyłem. Mam nadzieję. Pytanie piąte. Czy wstydzisz się, że jesteś rozrzutna, mimo że jesteś samotną i bezrobotną matką? O kurwa, jaki roast! Nie. Jaki roast. Ta odpowiedź to... ja jestem samotną i bezrobotną matką.
kłamstwo. No. I chuj. Do widzenia, niestety, kurwa. Do widzenia. Wykrywaczem kłamstw udzieliłaś innej odpowiedzi. I tamta odpowiedź była prawdziwa. I w tym momencie kończymy grę. Leila. No nieźle. Przepraszam, ale takie są zasady naszego programu. Dziękuję. Zapraszam. Ej, dobra, widzowie, poczekajcie, jako że jest tutaj przerwa. To jest jakiś shot, że niby Polak napluł na takiego streamera Szymola. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Wyłączył streama, bo musiał się wrócić do niego? O kurwa. Co jest? Co jest, kurwa? Ja pierdolę, ty. To jest pojebane, kurwa, nie? Bo on trzyma z Ferrari? A, oni mają kosę, jo? Nie, ja już, kurwa, się nie mieszam w takie rzeczy, bo mnie to, kurwa, nie interesuje, tak szczerze. Relatywnego. Mamy tutaj ważną rzecz. Mieszka w Policach. Jest żonaty od 25 lat. O. Ma dwoje dorosłych dzieci. Na co dzień pracuje jako specjalista do spraw remontów w zakładach chemicznych. Jego największym marzeniem jest lot w kosmos. Przed programem Ryszard został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, z których to... Z tego, tak, co tak. Wiem, jesteś no, takim teleturniejowym weteranem. Tak, zgadza się, ale jednocześnie, jak to się mówi, to jest trochę specyficzny program. W ilu teleturniejach brałeś udział? Nawet w tej chwili to nie pamiętam. Dosyć, że samo uczestnictwo, gdzie wygrałem, to z 9 teleturniejów mógłbym wziąć. Kurwa! Wiedzowe teleturnieje? Tak, wiedzowe. Jebany! Czy jesteś dobry? Dosyć dobry. To jest inny teleturniej. Tak, właśnie dlatego właśnie czuję się trochę nieswoje. Mam nadzieję, że poczujesz się znacznie lepiej po pierwszych pytaniach. Na garnki w abonamencie? Andrzej Glądała ze Szczecina. No a Andrzej... A Andrzej Glądała to co? Widzę, że jesteście uśmiechnięci, zrelaksowani. Kiedy tak jest? Fryzura fresh. Tak się tylko wydaje. O kurwa! Minecraft Polska! No mam nadzieję, że trochę tak jest i tak będzie jest. Do końca, Minecraft Polska to jest, on tak wyglądał. Mogą być trudne momenty, do czego służy ten przyrząd. Wyjaśnię wam już niedługo. Kurwa, Minecraft Polska. Opowiedz trochę o swojej pracy na początek. Taki youtuber kiedyś jestem był, Minecraft Polska. Specjalistą w zakładach tak wyglądał, Minecraft Polska. Przygotowuję plany do spraw remontów, a także zajmuję się ochroną środowiska. Serio. Rozpoczynamy pierwszy etap. Powiedz ale to mi, raczej nie on, co nie, no co ty, to nie on. Jest ucieleśnieniem twoich marzeń? Chciałeś to a był pewnie dzieciakiem w 2009 roku. Tego. A o czym marzyłeś? Przede wszystkim jest to przemysł chemiczny. Ale pocieszna ja rodzina. Szkoda by było, jakby coś się wydarzyło w tym programie chujowego. Po prostu kosmosie. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by jak hobbit, bohater Władcy Pierścieni mieć wpływ na losy całego świata? Co to za pytanie? Tak. Na odpowiedź to... A ten kurwa... Ale ten symbol wkurwia, nie? Pierwszy krok za tobą. I co byś zrobił, nie wiem, ten syn wygląda jakby z niego bekę cisnął. Mnie to wkurwia. Po prostu wpłynąłbym... na to, co się dzieje... przynajmniej cieszy nawet mi z naszą planetą. Ten efekt cieplarniany... dziury ozonowe, topnienie lodowców. Natura leży ci na sercu. Bardzo. Lubisz podróżować? Tak. Pytanie drugie. Czy oddałbyś 5 lat życia w zamian za wymarzony lot w kosmos? Wow.
Tak. Wow, jakie pytania, ta kurwa. Odpowiedź to... On jest jakimś kosmosowym świętem, to jest Bas Astral, kurwa. Prawda. Bas Astral. Prawdziwy Bas Astral. 5 lat życia? Tak. Za moment? Tak. Za kilka godzin być może? Tak. Warte tego? Oglądam dosłownie tak. Wszystkie filmy fantastyczne związane właśnie z podróżami kosmicznymi. To może nie wpuściłabyś go w taką podróż kosmiczną? No przykro by mi było. Ale tak czy ale... nie? Tak. Jesteś zazdrosna, Ryśka? No w pewnym stopniu tak. Człowiek tak. Ja sobie wygląda, jakbym miał ci wyjebała mu z tego siana na imprezie w remizie. W sklepach. O kurwa. Czy lubisz... O, nie trzecie. O kurwa. Czy lubisz flirtować ze sprzedawcami? On na takiego wygląda, on na takiego wygląda, że wchodzi i wiesz, i tak nawet to nie jest takie flirtowanie, tylko to jest takie, wiesz, o, witam panie, piękne przy kasie, tutaj mam tutaj batonika, o, dziękuję bardzo. Taki, że on tak gada. O, no tak, teraz to już leżę. On na takiego żona wygląda, nie? Żona mnie wypuści chyba. Że ma bajerę taką. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Prawda. No. Może jakaś zniżka tutaj tego? Może no, śmiałaś się, to znaczy, że wiesz o tym. No, wiem, wiem. Taki z niego flirciarz? No, lubi. Lubi pogadać po prostu. A czym się kończą takie flirty? Syczym. Dziękuję, do widzenia i wychodzę. Jakiś rabacik dostajesz? Uśmiech promienny. Pytanie czwarte. Czy zdarza się, że odruchowo wciągasz brzuch na widok młodej, atrakcyjnej kobiety? O kurwa! Kobiety? Ja cię dziękuję. No. Ja pierdolę! Ale tak. Jak to się mówi, brzuch to mam pokaźny, ale prawda powiedziawszy to tak. Ta odpowiedź to... Prawda. To jest kurwa babiarz wpój, nie? Rozumiem, że teraz zamiast lotu w kosmosie będzie tak, lot kurwa na ten. Na kanapę w salonie będzie spany kurwa wieczorem. Ale go Zygmunt kurwa robi, nie? Rozmawiam z tobą, a nie widzę młodej dziewczyny przed sobą. Porucznik Borewicz powiedział podobno kiedyś, że najgorsze dla mężczyzny jest to, kiedy kobieta mówi, żeby wciągnął brzuch, a on zrobił to już 10 minut temu. To już faktycznie. Boże, kurwa, za co kochasz Ryśka? To jest ten, bez kitu, Dudley, kurwa, z Harry'ego Pottera. Za wszystko. Jest, za to, że jest ze mną. Brzuch nie stary. Nie, absolutnie. Pytanie piąte. Czy często słyszysz od żony, że jesteś zrzędliwy? Oj tak. Ta odpowiedź to... Zaczyna się. Prawda. Zaczyna się. Jebana, on pewnie se... Wiecie, on jest pewnie taki szczęśliwy, chodzi, mówi, wow, chciałbym... Wiecie, ma taki umysł takiego młodego chłopaka, że chciałbym polecieć w kosmos, ona tak. Dobra, weź, przestań pierdolić, trzeba zrobić, kurwa, pranie trzeba zrobić. Niszczy mu te marzenia. Bożena, jak to jest z tą Rumik, dziękuję bardzo za 4 miesiące. Nie wiem. Że wiecie, on jest pewnie taki... Drażni on jest pewnie taki śmieszek, chichek, ona tak. Dobra, nie rób, kurwa, siary. Wyjaśnię wam, na czym polega sprawa z tym przyciskiem. Otóż, dobra. Jeśli... Czy że to pytanie mamy, nietkliwość to korzysta... Czy zdarza się, że kiedy masz zły humor, wymykasz się z domu, by pograć na automatach do gier hazardowych? O kurwa. No syn, kurwa, zamknij dupę. Synie jebany. Jak to się mówi, będę teraz liczony przez żonę z każdych wydatków, ale to prawda. Ta odpowiedź to... Zostaw moje skarpety. Syn prawda. Diabła. Wygrywasz czy przegrywasz?
Różnie to bywa, z tym, że jak do tej pory po prostu jeszcze wychodzę, jak to się mówi, że ani zbyt dużo nie przegrałem, ani zbyt dużo nie wygrałem. Masz trochę duszy hazardzisty. Czyli na zero. Po prostu lubię ryzykować. Zgadza się? Prawda, oj, prawda. To za bardzo. Co to znaczy za bardzo? Być może dowiemy się później. Teraz mam dobrą informację dla ciebie. Zakończyliśmy pierwszy etap. Ten syn tak, no, za bardzo. Jesteś w połowie drogi do swojej najwyższej wygranej, do 10 tysięcy. Następny etap, możliwość wygrania 15 tysięcy złotych, czyli byłby to twój rekord. Spokojnie, Mulan. Wygrany. Czy chcesz odpowiadać na pytania drugiego etapu? Tych pytań będzie 5, będą Bandurso. Bardziej osobiste. Ciekawe, czy nadal są małżeństwem? Zobaczymy. Zobaczymy, czy się wypierdoli na czymś. Babiarz hazardzista, ciekawe co jeszcze? No tak, pseudonim Malik Montana ma w szachach mamy online. Tak, Malik Montana się nazywa ten gościu. A zatem tak rozpoczynamy drugi etap. Tak. Jak długo jesteście z Bożeną małżeństwem, przypomnij? W zeszłym roku w lipcu, raczej w sierpniu obchodziliśmy 25 lat. Przepraszam, nie pamiętam, tylko że znowu, jak to się mówi, bo to jest miesiąc po miesiącu, moja siostra obchodzi też rocznicę ślubu. I tak z tego. Kto jest głową rodziny, ty czy żona? Według potocznego powiedzenia mężczyzna jest głową rodziny, ale żona jest tą szyją, która tą głową kręci na wszystkie strony. I u was właśnie tak jest. No, podejrzewam, że nawet chciałam mocniej zaraz. Kręci niż trzeba. Czas kręci wora. Czy zdarza się, że wraz z mamą obgadujesz swoją żonę? No na pewno, przecież. Już ją wkurwia go, że mu rzędzi. Tak. To pewnie wiem, mówi, teraz kurwa. W żonce. Mówi, kurwa, znowu się przypierdala do mnie. Odpowiedź to... Ona oburzona. Co? Prawda. Wkurzony. Skoro się przyznałeś, to teraz masz okazję wytłumaczenia się. Po prostu są pewne takie rzeczy, które naprawdę... Można powiedzieć, że żonce nie mogę przetłumaczyć. I czasami właśnie narzekam, na to, że nie mogę żonce przetłumaczyć pewnych spraw, że to jest tak, a nie inaczej, a niestety tego. I tak można powiedzieć, że narzekam na żonkę w ten sposób, skarżąc się, że żonka nie chce tego przyjąć. Ale jakie to sprawy? No różne, na przykład, że chce na przykład sobie wypić piwo, bo żonka nie za bardzo to toleruje. Coś delikatnie, wydaje mi się, tłumaczy się dziwnie, co? Może nie? Kręci. Pytanie 8. Czy to prawda, że w wolnym czasie wolisz czytać książki niż rozmawiać z żoną? Przyznam się bez bicia, tak. No kurwa, jak ona mu gada, że zrzędzi, no to o czym on ma z nią gadać, kurwa? To zapewne woli książkę poczytać. Wiesz o co chodzi? Mówi, kurwa, będzie znowu mi gadać, mówię. Znowu będzie gadać. Prawda. Ale że spał, kurwa, na tym. Tomek to tata tak salonie, dużo nie? Czyta? Taki jest miłośnik? Tak, czytania? bardzo dużo czyta. Teraz to i tak trochę przystopował, ale... Czyli co, obgaduje cię z mamą? No właśnie. Czyta książki, nie chce z tobą rozmawiać. No. Oj, Rysiu. Podpadamy dobrze, na całej linii. Następne pytania mogą być kłopotliwe. Możesz się wycofać w każdym momencie. Ale przed zadaniem przeze mnie pytania. Wtedy bierzesz pieniądze, które wygrałeś do tej pory. Zgadasz, skąd się taka beka? A ja nie zadaję pytania. Jeśli pytanie padnie... Ja myślę, że zaraz coś padnie takiego pojebanego, że kurwa się skończy, prawdę, nie? Nie możesz przemilczeć, jeśli nie odpowiesz, skłamiesz, przegrywasz. Ale to jest dopiero drugi etap, więc mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Pytanie 9. Czy zdarza ci się rozbierać wzrokiem atrakcyjną kobietę idącą po ulicy? Kurwa.
Powiem tak oględnie, mężczyźni zawsze są wzrokowcami. I to w naturze naszej Cię jest lubisz. Tak. Nikt się kurwa nie śmieje, tylko on! O Jezu, zaczyna się. Mateuko, dziękuję za 3 miesiące. Prawda. Tomek, ty też masz coś takiego? Po tacie odziedziczyłeś może? No nie, no akurat nie mam takich tata, nie. Nie jest jeszcze w tym wieku. To od wieku zależy, to nie wiem. Ja mam swoje dziewczyny akurat. Ja myślę, że Ryszard mówi rację. Myślę, że to chyba jest w naturze męskiej takiej. Ten właśnie, ten te podejście. Kurwia, nie? To nie jest nic złego. No, wydaje mi się, że nie. Bożena? Nie, nie, ja też uważam, nie masz tego za złe? Nie, nie. Wion, nawet chyba więcej świadczy, że jest pełnoprawnym mężczyzną. Pytanie 10. Czy masz problem z nadużywaniem alkoholu? O kurwa. Jest to dosyć problematyczne. Przez pewien czas można powiedzieć, że po prostu za dużo piłem. Ale w tej chwili... Nagle, no smutny. Był to duży problem? Alkohol to kurestwo jebane. Nie tyle duży problem dla mnie, co dla mojej rodziny. Sam sobie poradziłeś, czy... Po prostu nadal staram się radzić, bo to z tego tak się szybko nie wyjdzie. Ale on mnie wkurwia! Przysięga mnie! Black Daddy, dzięki za 4 miesiące. Czy to dla was wszystkich był duży problem? Był problem, tak. Pytanie 11. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek nie pójść do pracy, ponieważ byłeś pijany? Pewnie powie, że tak. Też pytanie problematyczne, bo będąc w PGR-ze, pracując znaczy się w PGR-ze, byłem często pijany, ale będąc w pracy, czyli nie pójść do pracy, nie... Nie potrafił się odnaleźć ze swoimi marzeniami w społeczeństwie lub rodzinie, no i skończyło się problemami z alkoholem Sadek. No. Pijanym poszedłem do pracy, ale tego, po prostu podpity, ale żebym całkowicie nie poszedł. Poproszę o jednoznaczną odpowiedź. Rycerz, nie. Dziękuję za 2 miesiące. Ta odpowiedź to... prawda. Okay. Zastanawiam się, co jest gorsze. Tak, ja też dlatego właśnie zerwałem ze środowiskiem PGR-owskim. W ogóle się przeniosłem do Policji, chociaż zostawiałem mieszkanie, żonę z dwojgiem dzieci małych na miejscu. Sam szedłem do hotelu, do pracy w zakładach chemicznych Police, ale właśnie nie widziałem... Czyli Bożena z dziećmi została? Tak, a ja poszedłem do Policji, do hotelu, żeby pracować w Policach, bo nie widziałem przeszłości w tamtym środowisku, gdzie byłem. No bo tam wszyscy pili? Tak. Dosłownie wszyscy. A nie mogłeś powiedzieć nie, ja nie? Nie. To byłbym wrogiem. To jest trudne, nie? Pogodziłeś się z taką sytuacją, jak wszyscy kurwa piją i wiesz, i próbujesz ten, to kurwa, to nie jest takie łatwe, nie? To jest jakieś pojebane uzależnienie też, kurwa. To, że ty zostajesz sama, twój mąż wyjeżdża. Tak. No to była taka sytuacja, że ja poszłam do rodziców, a tu... Poszedł on do pracy i czekał na mieszkanie. Czy to był najtrudniejszy moment waszego życia? Raczej tak. Ciężko. Mi było bardzo ciężko. Z dwójką malutkich dzieci zostałam sama. Do tego był ojciec na sobotę i niedzielę. No to teraz mam pocieszającą informację. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Ja ci dziękuję. No tak. Dobra, kurwa, tak. Gdzie masz te problemy, kurwa? Ciężko, nasze koła wpadło! Let's in me! Niektóre pytania naprawdę były ciężkie. Wiesz, że dalej może być trudniej. Ja bym nie grała. Czy chcesz grać w 3. etapie? Na razie dobrze idzie. Tak.
To mi się podoba. Jednoznaczna, tak. Krótka odpowiedź. Tak. Rozpoczynamy trzeci etap. Ja pierdolę, ale się boję o niego, nie? Przed tobą. Bo wygląda takiego miłego, kurwa, tylko taki, który się pogubił trochę w życiu. Zdarzają się takie momenty, kiedy żałujesz, że nie jesteś już kawalerem? Można powiedzieć, że czasami tak, a jest jednak z drugiej strony nie, bo jednak moją taką naturą jest właściwie nie tyle naturą, co moją miłością. Nie olewaj, wytłumacz się. Co? I chlubię się tym dwójką. Ty pijesz nas z tym już pracę alkoholiku? Ja już nie piję alkoholu. Czy nie mówiąc o swojej żonie. Czy mógł, gdybyś ile obejrzałeś dziś, to jest drugi odcinek. Ożeniłbyś się jeszcze raz z Bożeną? O kurwa. No i teraz może to o mnie podsumuję. Nie musisz odpowiadać. To pytanie może zostać bez odpowiedzi. To nie jest pytanie z naszego cyklu 21. To lepiej omijam. To jest moje pytanie takie. Omijam. Omijamy, tak? Nie, nie omijam. Odpowiem, tak. Ja bym to sprawdził. Ale kurwa jebana. To jest kurwa jebana ten syn, nie? Pytanie tak podkręca. Na chuj on tak podkręca. Czy kiedykolwiek podczas rozmowy przez internet skłamałeś, że nie masz żony? O kurwa. Teraz podpadnę, tak. Ta odpowiedź to... No bo były widzowie, bo on rozmawiał i były, wiecie, bonusy, nie, że... Dla singli on mówi tak, nie mam żony i tam mu dali minus 15% kurwa w Żabce, no. Jezus, no już... No to podpadłeś, teraz spróbuj się wytłumaczyć. Po prostu, mówię, to był ten tak zwany kryzys wieku średniego. I dlatego... Wszystko zwalasz na ten kryzys. Kryzys, kryzys. A pan nie teraz mamy kryzys. A nie przechodziłeś ty? Cicho, kurwa, to nie ja siedzę mówię. Na tym miejscu. To była jednorazowa sytuacja, czy tę rolę grałeś dłużej trochę? Można powiedzieć, że przez pewien okres, ale wycofałem się z tego. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek umówiłeś się na randkę z osobą poznaną przez internet? O kurwa. O kurwa! Tak. Let's go! To będzie prawda. O kurwa. Ta odpowiedź to... Co jest? Tinderowa. Oh jeez, stinky cheese, yikes! Kryzys? Kryzys. Wieku średniego? Brak. On beki coś nie tak. Chcesz opowiedzieć, jak to było? Po prostu się umówiłem. Fakt faktem, spotkałem się, ale do niczego nie doszło. Wypiłem normalnie w kawiarni kawę, pożegnaliśmy się i to wszystko. Ale żona nie wiedziała. Nie wiedziała. Nie wiedziałaś o tym? Nie. Ale doszliśmy do tego. O kurwa! Masz żal, że tak się zdarzyło? Syn detektyw, jebany. Skurwysyn. No to narozrabiałeś. Tak. Doszliśmy do tego. Pytanie 14. Czy unikasz mówienia swojej żonie, że ją kochasz? What? 14. Czy unikasz mówienia swojej żonie, że ją kochasz? Syn pewnie wie o jakiejś zdradzie? Kurwa, może w sumie. Może dlatego jest taką kurwą. Unikam. No, kurwo, głupia. Ta odpowiedź to... Jak ją kocha, to czemu unika? Kurwa, nie rozumiem. Prawda. Trudno powiedzieć, czy... Siema, Wegeta. Tak. Trudno powiedzieć. Dlaczego? Siema, Adriano. Nie umiem się uzewnętrzniać. Tak właśnie jest, Bożena? Tak, i to mnie właśnie boli. Bardzo mało mówi, bardzo mało. Ale masz świadomość, że ma co powiedzieć. Czy wolałabyś to słyszeć często? Pewnie, żebym chciała, żeby
mówił często. Pytanie 15. Czy twoja żona jest miłością twojego życia? Tak. O, ja pierdolę. Kurwa, błagam. Prawda. Powiedz, że to prawda. Ta odpowiedź to... Powiedz, że to prawda, kurwa. Prawda. No. Okej. Okay. Ale dosyć długo zwlekałeś z tą odpowiedzią. Tak, bo w pierwszej chwili nie zrozumiałem tego pytania. Co myślałeś, czy pytamy o pierwszą miłość? Tak. Czyli twoja żona nie była pierwszą miłością? Miałem swoją pierwszą miłość. Myślę, że powiem, miałem swoje 15 dziewczyn wcześniej. Ale za to jest największą. Tak. A czy mógłbyś teraz, tutaj, w studiu, powiedzieć to Bożenie? Żono, jesteś miłością mojego życia. No i co ty na to? Bożena, co ty na to? On też jest moją miłością. Jezu, by to się dobrze skończyło, kurwa. Więc same miłe rzeczy. Same miłe rzeczy. A syn bekę ciśnie? Do tego wszystkiego dokładamy 30... No właśnie 30... widzę, kurwa mnie to, że on bekę ciśnie, ale może on o czymś wie, kurwa. Tysięcy złotych. Ale już by tak kurwa, nie? To, a zaraz będzie. Czy ruchałeś inną kobietę, będąc z Bożeną? O tak! 30 tysięcy złotych na twoim koncie. Nigdy tyle nie wygrałeś do tej pory. Ja bym podziękował już. Starczy na dziś. Żonko, jak ty uważasz? Kurwa, on coś wie! Nie gra już. I tak za dużo się wydało, ja nie chcę więcej słuchać. Naprawdę, bo to... Nie, to z tego względu rezygnuję. To tak jak... No daj jak mi szansę. Ja! No dajcie mi szansę, no. No chwileczkę, ja jeszcze o to nie pytałem, a wy już odpowiadacie. Nie będzie streama w niedzielę, więc życzę wszystkim wesołych świąt wielkanocnych. Trzymajcie się. To jest tak, jakby rodzina przycisnęła ten jeden... Kim, sorry, dzięki za prawo. ...dane pytanie, które byś zadał, ten sygnał stop, ale on słyszy tylko raz. A tu rodzina żąda ode mnie, żebym przestał. A dla mnie rodzina najważniejsza jest. Ale decydujesz ty. Tak, decyduję. Ale... A ja jeszcze nie zadałem tego pytania, no. Ale my się boimy następnych pytań. A może nie ma czego? Nie chcę wątpię. Już tutaj się dużo dowiedzieliśmy, chociaż my to w miarę wiedzieliśmy, ale to lepiej nie ujawnić na całą Polskę, bo to... A 30 tysięcy wystarczy? Na to, co w tej chwili potrzebujesz? No nie, zależy nie, na co, no. Nie wystarczy mi to, ale... I to jest dużym... początkiem, żeby można kupić się nawet działkę budowlaną na to spełnienie marzeń. To teraz zadam to pytanie. Czy chcesz grać w czwartym etapie? Nie. Okej. Nie. Pozwolisz, że pokażę ci pytania czwartego etapu? Ciekawe, co tam było, kurwa. O kurwa, a tam taki jakiś easy fuj. Czy podjąłeś dobrą decyzję? Podjąłem złą. Yeah! A my możemy zobaczyć? Bo to bardziej nas interesuje. Bo on wie, co odpowiadał. A my nie wiemy, co usłyszymy. Gra Ryszard. Jeśli zechce opowiedzieć wam o tych pytaniach kiedykolwiek, to wam opowiem. Ale to on jest naszym bohaterem. Bohaterem, który wygrał 30 tysięcy złotych. Ten syn to kurwa jebana, nie? Nie do uwierzenia. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, to była. Mówię wam, jebasz gra. Tego synka, ale GG! Jesteście wspaniałą rodziną, bardzo 30 tysięcy. Chociaż tak jak wszędzie zdarzają się 30 tysięcy. Trudne momenty. Tak. Serdecznie gratuluję. Zapraszam cię do rodziny. No cóż, kurwa. Dobrze zrobiłeś! Dobrze zrobiłeś! Spierdala. Czy to prawda? Niech spierdala. Wkurwiający gość. Dobra, widzowie. Dochodzimy do końca tego spotkania dzisiejszego naszego.
Zmęczony jestem, trochę jestem zmęczony, trochę jestem. Mam nadzieję,